bardzo się cieszę, że udało nam się przez kilka ostatnich lat intensywnych prac modernizacyjnych, restauratorskich doprowadzić do stanu dzisiejszego. Budynek główny, czyli Pałac Maurycego Poznańskiego, to było możliwe oczywiście dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej i finansowej pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Polskie Muzeum zostało docenione, dowartościowane i mogę tylko powiedzieć, że mam olbrzymią satysfakcję, że to jest instytucja samorządu województwa łódzkiego, że mamy okazję współpracować z tak znakomitym dyrektorem, a właściwie chciałoby się powiedzieć jubilerem, który ten klejnot w doskonałym stanie utrzymuje, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach, wystawach albo spotykać się w tak zaaranżowanej i właściwie odkrywanej przestrzeni, z której na co dzień zdajemy sobie sprawę. Życzę dziś ciekawego, przyjemnego wieczoru i mam nadzieję, że Muzeum Sztuki Łódź, zmieniająca się kulturalna w wielu miejscach, w wielu obiektach, właśnie dzięki unijnym pieniądzom będzie zachęcać nas do tego, aby bywać, przeżywać i aby mieć satysfakcję z tego, że w tak ciekawym miejscu żyjemy.